Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Palionowej. Tak jak obiecałem wczorajszego dnia, obiecałem tak dlatego, że dzisiaj po prostu po nagraniu szybko filmu na wczoraj, znaczy wczoraj po nagraniu szybko filmu na wczoraj od razu nagrywam odcinek kolejny dla was, po to żebyście mieli Palionową, ponieważ Palionowa wam się spodobało i w dzisiejszym odcinku mam głęboką nadzieję, że uda nam się znaleźć drugą część mapy, ponieważ mam pewien plan, gdzie ta mapa może być. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ odcinki są codziennie o 19:19, więc warto oglądać, bo jest dużo kontentu. Jest dużo kontentu, dużo odcinków, pamiętajcie, no daily odcinki, uważam, że to jest bardzo fajne, bo codziennie, każdego dnia, every day, macie, prawda, okazję oglądać filmy, macie co oglądać, więc no super, subskrypcja musi być. No a teraz już jesteśmy oczywiście w Minecrafcie, jak widzicie, jestem przed moją Hawirką i właśnie w tym momencie mogę do niej wejść swobodnie po to, żeby przygotować się do naszej wyprawy z tego... Co to jest za tabliczka? Z czym są Penny White, chcecie zabić? Co, bzyku? Co jest grane? Przecież on tam jakieś, kurde, z nim lewe akcje miał, a to jest jakaś, kurczę, jego tabliczka, ale dobra, nieważne. W każdym razie przygotowałem, tak jak powiedziałem na poprzednim odcinku, podki na niewidzialność, wystarczy mi jedna. Słuchajcie, znam cały dom Pennywise'a, calusieńki. Jedna podka na niewidzialność totalnie wystarczy po to, żeby tam wszystko zwiedzić. Jestem tego pewien, jak tego, że w zimie jest śnieg. Dobra, a teraz możemy zejść na dół i zobaczyć na tą pierwszą część mapy i jeszcze ją raz zobaczyć, przeanalizować, żebyśmy przypomnieli sobie, jak ona wygląda. Z tego powodu, że musimy wiedzieć, czy mapa druga, którą znajdziemy, będzie na pewno drugą częścią tej mapy. Ja podejrzewam, że tak. Mamy tu jedną mapę, która jest mapą Palionowa. Jak widzicie, tutaj wiele rzeczy nie ma. Tą mapę w ogóle przydałoby się powiększyć, bo w sumie to aktualnie pokazuje ona najmniejszy skrawek Palionowa, bo to jest tylko Palionowo tutaj tak jakby. W sensie tutaj ten skrawek, ale tutaj jest jeszcze mnóstwo, co się dzieje poza. I przydałoby się tą mapę całą powiększyć, ponieważ to, co widzimy, jest niczym w porównaniu do tego, co jest tutaj więcej zbudowane. Więc musimy to koniecznie powiększyć. W ogóle jest niezaktualizowane, jest jeszcze ta... nie widać na mapie tej czerwonej piramidy, bo jest jeszcze ta piaskowa. Trzeba to wszystko zmienić, trzeba się z tymi mapami przejść. A to jest mapa, o której mówimy, czyli mapa 1 z 4, która przedstawia jakąś wyspę. Jaką? Nie mam pojęcia, ale jest to jakaś wyspa. I tutaj, i tu będziemy musieli postawić kolejne ramki, z tym, że ja nie mam ramek chyba. O nie, najgorzej, ja chyba nie mam ramek. Zobaczę na górze, czy mamy tam jakieś ramki, ale wydaje mi się, że nie mam, tak. Przydałoby się chociaż jedną, ale to jedną damy radę zrobić, bo ramki chyba się robi ze skóry i z patyków, tak? Mi się kojarzy jakoś, więc chyba uda nam się to zrobić. Z tego powodu, że mam krowy gdzieś obok siebie, ale możemy jeszcze sprawdzić, czy gdzieś tutaj przypadkiem jakaś jedna ramka się nie zawieruszyła, bo całkiem możliwe, ja to segregowałem, więc jak już ramka, to powinna być gdzieś tu. I ramki tutaj chyba nie ma, nie widzę przynajmniej ramki żadnej, ale może, ale jest skóra, dobra, tu nie ma, tu w innych nie będzie, dobra, a czyli ja sprawdźmy, czy moja wiedza Minecraftowa się zgadza i czy ja mówiłem prawdę, czy kłamałem z tym, że tak się robi te ramki. Czekajcie, czy tak się to robi? Jestem mistrzem, totalnym jestem mistrzem, jestem, o Jezu, jakim jestem szefem, ja się sunę, dobra, robimy tak, robimy, mamy 4 ramki, kurczę, więcej niż potrzebujemy, dobra, czyli możemy tutaj to schować, ten, to zostawimy sobie, albo wiecie co? Jak już tutaj jestem, żebym nie zapomniał o tym, zejdźmy, albo nie, dobra, bo ja tu przyjdę z tą mapą jeszcze. Idźmy do domu Pennywise'a, ponieważ już za długo tutaj siedzę. Za długo tu siedzę, a życie nie będzie czekać. Trzeba pójść szybko zobaczyć, czy przypadkiem w domu Pennywise'a nie ma tej kolejnej mapy. Ja nie wiem, czy ja w ogóle mówiłem, już zapomniałem, co mówię na początku odcinka, ale podejrzewam, ponieważ powiedziałem wam na początku, że mam jakby pomysł, gdzie by mogła być ta mapa kolejna. I wydaje mi się, że ona mogła być w domku Pennywise'a. Ja nie pamiętam teraz, czy ja to mówiłem, bo ja tak w emocjach, to wiecie, już mogłem tego nie mówić i mogło mi się wydawać, że powiedziałem, a tak naprawdę nie powiedziałem. W każdym razie, jakby co, idziemy do domu Pennywise'a, ponieważ podejrzewam, że tam powinna być druga część mapy. Ta, która druga albo trzecia, albo czwarta, w sensie, która z nich. Z tego powodu, że jeżeli pierwsza mapa była w domu Lucyfera, no to w takim razie te wszystkie mapy będą poukrywane w jakichś takich bardzo strategicznych miejscach, które są kojarzone właśnie albo z Lucyferem, albo z Pennywise'em. Dlatego podejrzewam, że no, jestem prawie że pewien, że druga część mapy powinna być u Pennywise'a. Kolejne części mapy, szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie by mogły być. Czy w tym nowym kraterze, w którym był Pennywise, tam gdzie ma jakiś portal, może, ale niekoniecznie. Mogłoby to być w kraterze, tam był niby taki pokój jakby z brata Pennywise'a, czy coś takiego.
Tam chyba było coś takiego, nie? Coś tam było, takie pomieszczenie. Coś jeszcze było, czekajcie, gdzie to by... O, tu jest ten dom w ogóle. Już tak go prawie obszedłem dookoła. Czekajcie, gdzie by to mogło być jeszcze taki właśnie, jakby to powiedzieć, ta mapa? Czekajcie, mogłoby to by być też... Ej, nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie byśmy mogli jeszcze je szukać. Dajcie propozycje jakieś w komentarzu, może akurat będą one trafne. A ja już, słuchajcie, piję potę na niewidzialność, bo zaraz będziemy wchodzić do domu od Pennywise'a, dlatego warto już być na niewidce, z tego powodu, że nigdy nie wiadomo, co nas tu spotka. I teraz tak, otwórzmy to. O kurde, on jest już od razu na starcie tutaj przybył przy... Nie... To nie otworzyłem te drzwi, o kurde. Dobra, on już podejrzewa, że ktoś jest na chacie, czyli musimy się ukrywać w jakichś strategicznych miejscach. Ja myślę, że przejdę się za nim z tego powodu, że możliwe, że on akurat pójdzie w jakieś miejsce, w którym właśnie taka, ta, jakby to powiedzieć, ta mapa mogłaby być. Może jakiś jest jego schowek. Tam na dole mamy odkryty ten jego tajny pokój, więc całkiem możliwe, że on w tamtym miejscu właśnie to będzie miał. Ale zanim tam pójdziemy, ja chciałbym zobaczyć, co on tutaj będzie robić, ponieważ może tutaj gdzieś będzie miejsce, w którym akurat coś takiego by się znajdowało. Tu jest ta dźwignia, tam coś on tam macha, on ciągle szuka, on ciągle podejrzewa, że ktoś tutaj jest. Jak się upewni, to może pójdzie w jakieś strategiczne miejsce, ale dobra, wchodzi póki co w jakiś jeden budynek, czy pomieszczenie. Ej, postawił tu pochodnię czerwoną, dobra. Wchodzi w drugie, wszędzie postawia pochodnię. Czy to jest jakiś rytuał? Może to jest jakiś rytuał, widzowie, i on po prostu w ten sposób jakoś sprawia, żebyśmy się jakoś, nie wiem, odsunęli od niego, czy może on... Może on, rozstawiając czerwone pochodnie, po jakimś czasie będzie widział mnie, nawet jak będę na niewidce. Ej, to by było strasznie, to by było mega straszne, jakby coś takiego się dało zrobić, jakby to tak działało. Co on tam postawił? Ja muszę to zobaczyć na szybko. O kurde, ile pochodni postawił! To na bank jest jakiś rytuał! Nie, ja mam nadzieję, że on nie zobaczy mnie zaraz, jak ja będę miał, jak te pochodnie rozstawi. Ja mam nadzieję, że to się nie stanie tak, że ja zacznę być widoczny w tym domu. Przynajmniej liczę na to głęboko. Ej, dobra, on rzuca jakoś potą tam. Czy to jest jakaś pota, nie wiem, trucizny, czy coś, czy on może, czy to jest dalej jakaś część rytuału. Ej, to wszystko wygląda podejrzanie, bo to wygląda jak rytuał jakiś. To jest mega podejrzane. Teraz pytanie, co to jest za potka, którą on rzuca? Ej, jestem mega ciekaw, szczerze mówiąc. Ale dobra, to jest jakiś, może to był płyn do dezynfekcji. No, może tak. Może tak, przed czym? Nie mogę tego mówić, bo mi, prawda, tu jeszcze jakiś algorytm coś powie, że złe rzeczy mówisz na odcinku, więc może lepiej nic nie będę mówić, ale w każdym razie on rozstawia te pochodnie, to jest jakiś rytuał, ja to czuję. Dobra, czy on, gdzie on, czekajcie, bo on poszedł tam gdzieś, tutaj musimy pójść za nim, żeby widzieć, gdzie on chodzi, ponieważ a nóż widelec pójdzie w jakieś miejsce, w którym warto by było... Co? Aha, bo on z wodą rzuca. Dobra, czyli on w ten sposób gasi. Ej, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że da się tak ugasić ogień, naprawdę. Myślałem, że to by się spaliło, chociaż nie, w sumie to jest logiczne teraz, jak tak o tym myślę. Dobra, ej, on idzie na dół do tego, jakby to powiedzieć, do tego, jak to się nazywa, do tego... No, do tego, jak to się nazywa, lochu, musimy zejść tutaj za nim. Z tego powodu, że nigdy nie wiadomo, czy on tam wszedł. O, dobra, myślałem, że... Dobra. On to zamknął dopiero teraz, czy on to otworzył i zamknął. Ej, może on to otworzył i zamknął i tu podszedł, żeby mnie uderzyć, na przykład jak ja bym tam chciał wbiec. Czyli musimy tak powoli, otworzył to teraz. Czy on tam będzie iść? O nie, on tu będzie machał mieczem. Dobra, schowajmy się tutaj za rogiem. O! Dobra, wejdźmy tu do środka. Dobra, on tam gdzieś poszedł do góry. Dobra, czy on to zamknie teraz? Nie. Ale on ewidentnie podejrzewa, że ktoś tutaj jest, tylko on nie specjalnie wie gdzie. Ale dobra, chodźmy ciągle za nim. Jak będziemy ciągle na jego plecach... O kurde, potą rzuca! Co to jest za pota? Czy to jest pota, która ściąga na przykład, nie wiem, efekt widzenia tego, jakby bycia niewidzialnym? Możliwe, że tak. To by było ciekawe, co? Dobra, co tutaj jest w ogóle, bo ja nigdy nie byłem. Dobra, tu nic nie ma. Pójdźmy tu za nim. On ewidentnie idzie do tego pomieszczenia, które jest tam na dole, tak mi się wydaje. To jest chyba jedyne miejsce, dokąd prowadzi ten labirynt. Więc tak, to jest na bank to. Dobra, schodzimy na dół w takim razie. Ej, on znowu rozstawia te pochodnie, to jest kolejna część rytuału, że on wszędzie nastawia. Może to są jakieś, nie wiem, może to są jakieś alarmy i on tak naprawdę mnie teraz wjedzie w jakieś miejsce, w którym on zaraz mnie zabije czy coś. Ej, to by było przerażające, gdyby tak to działało. No ale dobra, idziemy za nim w takim razie. Jesteśmy tutaj na dole, po raz pierwszy jesteśmy tutaj na dole razem z nim. O nie, on to uzupełnia. To na bank jest jakiś rytuał. I on teraz co? Jak on to wypełni, to... Nie, dobra, mam nadzieję, że tego... Na naszych oczach to wypełnił. Pytanie, czy to jest
Czy to jest coś, co jakby jest na zasadzie, że to się jakby, że on to zasila czymś i on to, i jakby to jest jakiś, może to jest jakiś główny trzon, który zasila wszystko. Nie wiem totalnie o co chodzi, ale dobra, czy on dalej tutaj przeszukuje to miejsce, żeby zobaczyć co, gdzie jest i tak dalej. No nie wiem, ciekawe czy on pójdzie tam za tą lawę, tam do tego pomieszczenia, które odkryliśmy. Pewnie... O, chyba tam idzie właśnie. Dobra, idzie tam akurat. Więc dobra, zobaczmy, co on tutaj będzie kminił. Ja trzymam się z daleka. Ja mam jeszcze 3 minuty. 3 minuty mam jeszcze tej podki na niewidzialność, ale... Więc trzeba się streszczać. Trzeba się streszczać, widzowie, ponieważ ja wolałbym stąd wyjść, zanim ta podka mi się skończy. Dobra, tam jest ta trucizna, o której mówiliśmy. Teraz co on z nią będzie robił? On tam... I tam się otworzyło jakieś przejście. Tam jest jakaś skrzynka. Tam jest jakaś skrzynka, widzowie. O kurde, tam jest jakieś ukryte przejście. To ma jakiś związek z tą trucizną chyba. Ej, dobra, to jest podejrzane, zaraz tam pójdziemy. Mam nadzieję, że on, no nie, jak on stąd wyjdzie, on na pewno zamknie to przejście, więc my musimy poczekać, aż on stąd wyjdzie. Tak, on teraz to zamyka, więc ja tam nie, jakbym tam teraz był, to by tam mnie zamknęło, to byłby mój koniec zdecydowanie. Dobra, on tam jeszcze rzuci potę, no oczywiście, żeby mnie tam uderzyć, jakbym tam był. Ale dobra, on sobie idzie, ja tylko sprawdzę, czy on na pewno sobie idzie na stałe. Chyba sobie idzie na stałe. Bardzo dobrze, idź sobie, dobra. I uwaga, wchodzimy tam, szybko ogarnąć, co tutaj wygląda, jak wygląda sytuacja. Ja tylko zobaczę tutaj jeszcze, czy on na pewno nie idzie. Ej! Dobra, czekajcie, nie idzie, chyba tak tylko zerknął, ale... Mam nadzieję, że nie idzie, jakby co to będę to musiał otworzyć szybko, ale nie, dobra, nie idzie, bardzo dobrze, idziemy sobie to ogarnąć. On sobie na bank poszedł, dobra, i teraz ogarnijmy, co tutaj wygląda, tu była jakaś skrzynka. Teraz tak, czy, o co chodzi, czy to chodzi coś z tą trucizną, czy ja muszę się napić tej trucizny, żeby to otworzyć? Nie, ja mam nadzieję, że nie, jakby tak trzeba było, to by była tragedia, dobra, czekajcie. Pijemy to, czy nie pijemy, a czekajcie, tu coś jest, ej, to wygląda jak jakiś klucz? Ale ukryta skrzynka, jak on to ukrył perfekcyjnie, co jest grane? Dobra, czekajcie, otwieramy. Mamy to, dobrze myślałem, mapa druga z czterech map. Mamy to, czekajcie, zamykamy to. Tak, to tak działa, okej, okay. Czyli pion, czyli tak jak dobrze myślałem, że pion to jest zamknięcie, lekkie przekręcenie. A czy inne też? Jak to działa? Tak, inne to są otworzenie, tak właśnie mi się wydawało, że to tak działa. Dobra, okej, czyli mamy drugą część mapy, możemy to zamknąć i możemy się stąd wynosić jak najszybciej, bo mamy minutę! Minutę mamy! O nie, minutę mamy na to, żeby się stąd wydostać. Najgorzej, mamy niewiele czasu, a trzeba, ja nie mogę tu utknąć. Nie mogę tu utknąć bez tej poty na niewidzialność. O nie, następny raz on tutaj jest jeszcze. On tutaj jest, ale szybko wychodzimy, zanim on to zamknie. Ja z kilofem biegłem w ręce! Ja z kilofem biegłem w ręce, o nie, to on chyba wie, że ja tu jestem, dobra, zamykamy i szybko stąd uciekamy, ja tu nie chcę już przebywać dłużej. Wracamy z powrotem i ile mam tej poty? 30 sekund, dobra, na spokojnie, możemy odejść, na spokojnie, on już nas nie będzie śledził, więc możemy teraz lecieć do domu i tam odłożyć tą drugą mapę z czterech, które są do właśnie tego, które są nam potrzebne do tego, żeby ogarnąć, co to jest za dokładnie miejsce i co ono przedstawia. Ja jeszcze nie popatrzyłem na tą mapę w ogóle, jeszcze nie wiem, co ona przedstawia, więc zaraz na to spojrzymy, jak już będę na chacie, a jestem już prawie na chacie, więc zaraz sobie na to spojrzymy, chcę już po prostu być bezpiecznym, jakbym się pojawił teraz na widzialny znowu był, a będzie to dosłownie za sekundę, uwaga! A jednak nie, jednak źle to wyliczyłem. Ale dobra, jakoś zaraz powinniśmy... No dokładnie teraz, dobra, jesteśmy już widzialni. Więc możemy teraz zejść tutaj na dół i tą mapę dołożyć. I uwaga, zobaczmy sobie na tą... No, wiecie co, ja zobaczę już tam na dole. Bo już nie chcę tutaj przebywać w tym miejscu, w którym Pennywise może być. A tam czuję się najbardziej bezpieczny tutaj w tym wszystkim. Więc tutaj możemy przy tym stole zobaczyć tą mapę. I uwaga, dobra, uwaga, patrzymy. Mamy jedną część mapy, pamiętamy jak ona wygląda. I teraz czy druga część mapy to będzie jej kontynuacja? No na bank, to by było bez sensu, jakby nie było. Uwaga. Mamy! Druga część mapy jest kontynuacją, czy nie? Czy to jest... Ej, dobra, to jest ciekawe. Czekajcie, weźmy tą ramkę. Postawmy tu ogólnie te ramki już w całości. Teraz tak, czy jak... To nie jest kontynuacja. To nie jest kontynuacja, widzowie. To jest jakaś... A nie, jest kontynuacja. Dobra, jest kontynuacja. Jest kontynuacja tego, tylko jakby to w złym miejscu to postawiłem, rozumiem. Czyli mamy jedynkę i dwójkę. Mamy to, widzowie, czyli tu... Czyli to jest jakiś... Ej, to jest w ogóle... To w ogóle wygląda jak jakaś wyspa, na której już jest postawione jakieś mega duże królestwo, tak to wygląda. Ja mam ciekawe, czy to jest większa część mapy, czy to jest, wiecie, ja nie wiem, szczerze mówiąc, ale zobacz, zostały nam jeszcze dwie i to się zapowiada naprawdę ogromne królestwo. I teraz pytanie, co to jest?
Nie mam pojęcia totalnie, ale wygląda, no wygląda, no nie, to jest na bank, wyspa na morzu, który, na której jest wybudowane coś. I pytanie, co to jest i czyje to jest, mam nadzieję, że się dowiemy w następnych odcinkach. Tymczasem na dzisiaj dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mamy drugą część mapy, więc cel odcinka jest osiągnięty. A może na następnych odcinkach, już jutro albo pojutrze, zobaczymy, co na jutro dla was nagram. Tego jeszcze nie wiem, ale to się okaże. Zobaczymy, czy odkryjemy trzecią część mapy, czy zrobimy jakieś Minecraft. Ale dajcie znać w komentarzach, co byście woleli. A ja nie przedłużam, lecimy. Lecimy z odcinkiem. Kończę odcinek. Trzymajcie się, pozdro, na razie. Pa, pa.